Witam, witam ponownie w Jedi Fallen Order i jesteśmy już na Bogano i zaczynamy eksplorację wszystkich planet na 100%. Zobaczcie, że tutaj ogólnie mam 86 po zakończeniu fabuły, oczywiście już jesteśmy. Mamy 8 na 16 skrzyń i jeden sekret jeszcze do odkrycia, także no sporo, sporo tutaj ścieżek. Zobaczcie, że nawet tutaj i tutaj i tutaj. Także pobawimy się, będzie jeszcze tutaj seryjka na wszystkich planetach, więc myślę, że może nawet z 10 odcinków jakiś wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Łapkujcie, jeśli chcecie więcej i częściej Jedi Fallen Order. Jeszcze jeśli ktoś nie widział finału, czy też może innych odcinków, no to cała playlista jest na kanale i zachęcam do oglądania. Ale też zachęcam do zagrania najpierw, żebyście sprawdzili tą gierkę sami, bo myślę, że warto. Myślę, że warto, ale zobaczcie, że tutaj w tym momencie są imperialni, nie? Są szturmowcy. My sobie przejdziemy tutaj, będziemy sobie powoli wszystko odkrywać. Na każdą planetę będzie inny mieczyk. Też wszystkie kolory macie w poprzednim materiale. I lecimy, lecimy z koksem. Jest nasz towarzysz na gapę i teraz byśmy musieli od razu sobie przejść gdzieś w bok, nie? Ta eksploracja będzie taka na spokojnie, więc tutaj nie ma co się spieszyć. To jest taki już endgame, można powiedzieć. Na spokojnie, żeby sobie poeksplorować, porozmawiać. I myślę, że nacieszyć się po prostu tą grą, nie? Tutaj wejdziemy sobie chyba górą, tak mi się wydaje. No, będą to takie już typowe zakamarki. Chciałbym zrobić całą gierkę na 100%, wam pokazać wszystkie może elementy do kustomizacji. Okej. Ja bym sobie przyszedł tu, tak? A tu mnie w ogóle nie było. Bo nie mieliśmy oczywiście podwójnego skoku. Bardzo, bardzo mi się ten element gameplayowy podoba, że mamy jakieś umiejętności, później dopiero możemy za jakiś czas tutaj wrócić. Ale też fabularnie się wracało, więc to nie było aż takie na siłę, że musimy na przykład... O, tutaj jedna skrzynia. Że musimy na przykład łazić cały czas tutaj specjalnie, tylko no fabularnie i coś tam mamy odkryte zawsze i przy okazji możemy zdobyć, nie? Wydaje mi się, że tam po prostu musiałem iść. Teraz zobaczymy w ten sposób. O, tutaj jest, dobra. No to otwieramy, mamy pierwszą skrzyneczkę. Chodź mały, sprawdzimy to. Materiał nam jest świetny, super. No i jest 2 na 2, 90%. Dobra, i tutaj jeszcze mamy górę, tak? Jak sobie przejdę tutaj, to będzie jakaś góra. I tu są takie elementy, które powinienem przeskoczyć. Powinienem przeskoczyć, ale zobaczymy jak to wyjdzie. I tu bym musiał się dostać. Atakować go szybko! Oberwał! Dobra. Atakuje wroga. Potwierdzam. Teraz się troszkę pobawimy. Odsłania się zbyt dobrze. Jakieś fajne ciosy. Jest! Jest mój! Uwaga! Ostrożnie! Dobra, jest walka. Żeby troszkę właśnie mieć tej radochy, nie? Chociaż pokonywania przeciwników. Też pytaliście, czy są przeciwnicy właśnie po fabule. No i są. Jak widzicie, są. Nawet w powietrzu. Dobra, wszystko gra. Tutaj do tej dziury pewnie można wpaść niepotrzebnie, ale już tam byliśmy. I to miejsce, tak? To też zawsze można jakąś roślinkę. O, właśnie. No jest nowe nasiono. No i super. Mamy 92, czyli kolejną roślinkę. No i teraz musielibyśmy przejść tutaj. Czyli tamtym sznureczkiem. Jak to najlepiej zrobić?
też tych towarzyszy na gapę albo właśnie takie roślinki. Wszystko będziemy sobie odkrywać. Także fajnie, takie na spokojnie. Jeśli macie jakieś pytanka albo nie wiem, chcielibyście jakieś tematy, żebym poruszył w tych odcinkach, to piszcie. Możemy sobie zawsze przy okazji pogadać, nie? Dobra. Dziób. Przejdę tu. I tutaj co mamy? 1 na 4. Ale tu jest jeszcze dół. Porzucony warsztat. 1 na 4 jest tutaj. Tam są w ogóle jakieś przejścia. Zobaczcie dalej. Także jak nam się uda to Bogano na stówkę w jednym odcinku, to i tak będzie rewelacja. 1 na 4. O kurde. Powiem wam, że dawno nie walczyłem. Może być śmiesznie. I dwa takie? Dwa takie Bogdany? Albo trzy nawet. I zobaczcie to. Trzy takie, ale miazga. Dobra, ale na pewno trzeba tym atakować. Kurczę, tam jest skrzynia. Z tym proszę. Jeszcze też dowiedziałem się, że jest, uwaga, uwaga, 10 estusów. Nie uwierzycie, ale jest 10 estusów w całej grze. Bogdan mega mocny. Potrzebuje pomocy. Dzięki. Ale skrzynki bronił, więc bierzemy. Jeszcze wiecie co? Szybko mały. Musiałem. A tutaj co jest z tym? Dobra, mamy kolejną skrzyneczkę. Przyjrzyjmy się temu. Materiał. I teraz tak, 2 na 4 też oczywiście mogą być tutaj, albo jeszcze mogą być na dole. No to nie ma lipy, ale takich przeciwników no to niełatwo by było pokonać. Ten tu z bagna przyszedł, nie? Gdybyśmy tu przyszli na początku, bida by była. Byłaby bida. O, a tutaj co to jest? Czujnik pogodowy. No, ale nic nie było do zebrania. Dobra. Co my mamy jeszcze? Tutaj tą skrzynię już wziąłem, tak? Ewentualnie można by wejść już niżej, ale... Dobra, jeszcze spokojnie. Jak już nie będzie innej opcji. Czy to się jeszcze do warsztatu należy? Chyba nie. Chociaż... Wielka przepaść, tutaj też jest jedna. Skrzyneczka i tutaj też, no ale masakra. Wydaje mi się, że musiałbym ewentualnie tutaj w koło pójdę. Do samego końca i później już... Później już na dół, nie? Tą skrzynię mi się udało wcześniej. To też niby przynależy, ale tutaj już nic nie ma. Dobra, no to tutaj byłem. Więc idziemy na dół w to miejsce, tak? No tak, porzucony warsztat. Aż dziwnie, ale będę musiał tu zejść. Są dwie skrzynie, jeszcze jest właśnie ten dół. Dobra. Idziemy w ten sposób. Tylko jak się tam na dół dostać? Ja mogę sobie przemedytować zawsze. Ale będą jaja w tej eksploracji. Nie jest takie łatwe. Dajcie znać, czy macie właśnie tą gierkę na 100%, bo... Nie jest wcale łatwe.
Ten warsztat jeszcze tutaj należy. Chociaż nie, to już są leje. Są leje. Gdzie by to przechodziło? Wydaje mi się, że gdzieś tu. O, wydaje mi się, że gdzieś tu. I musiałbym się dostać do tyłu. Aha, i tam. Dobra. Prawdopodobnie tu. Wiedza to potęga. Te informacje mogą uratować ci życie. Tu mnie w ogóle nie było? Nie no, tutaj byłem. Były oczywiście podwójne mieczyki. Tak jest, ale czy coś przeoczyłem? Chyba nie. Nie, to tutaj byliśmy. Tylko jeszcze coś jest na dole. Oho. Porzucony warsztat. Wielka przepaść. A, jeszcze przecież można pod wodą. No pewnie, że tak. Dobra, no sprawdzamy, co jest pod wodą. Jakieś świecidełko. Okej. No to będą dopiero jazdy jak pod wodą. Okej. Jak tam? No mieczyk. I tu jest druga. No to nie postarali się aż tak bardzo. Jak dwie pod wodą w jednym miejscu. To aż dziwnie, ale spoko. Ale dobra, mamy emiter. Sporo rzeczy do miecza świetlnego. I to już jest chyba max, co? Zaraz sprawdzę, bo w tym miejscu nie można. Już wychodzimy na kolejną lokację. Zobaczmy, warsztat na maksa. Okej, czyli wchodzimy na wielką przepaść. Ładnie się to wszystko łączy. Tutaj też to niby jest ta przepaść, nie? No najpierw pójdziemy jakąś spokojną drogą. Bo no właśnie w ten sposób wchodziliśmy do tego warsztatu. I tutaj na górę. Musieliśmy mieć właśnie odblokowany ten... No ten strzał mocą, można powiedzieć, nie? Odepchnięcie. Tutaj schronienie, jeden sekret i wielka przepaść. No zobaczmy. Poziomów tu nie ma żadnych, jest tylko taki jeden. Jeden sekrecik. No chyba, że to w górę idzie. Już w górę to też troszkę szło, nie? Ja zobaczę. Kolejna medytacja. To jest podziemne schronienie już. Jaki też macie sposób ewentualnie na zbieractwo, bo tutaj jest naprawdę to rozwinięte. Albo gdzieś się... tutaj już mam. Wielka przepaść. Albo gdzieś się dostać właśnie do góry. Też jest wielka przepaść jeszcze, nie? Ewentualnie tam coś będzie, ale zobaczymy. Pierwszy rzut oka. To ewentualnie może być tutaj coś na tym. Ale no niekoniecznie. No to proszę państwa, taka jedna lokacja. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Mamy 92. A dwie skrzyneczki zrobiłem. Dobra. Może jakichś nowych przeciwników też będziemy... O, tam jest coś. To się zalicza do przepaści? Chyba nie.
Płaskowyż. Tu jest jakaś jazda. Aha! Nie miałem hakowania wtedy. Bezbłędnie. Bezbłędnie! Czyli musimy się dostać w tamtą drugą część. Chodź mały. Ej, ale fajne, fajne. Angażujące wam powiem. I jeszcze mamy kilku bossów oczywiście, takich mini do zrobienia. Wielka przepaść jest. Czyli tu bym musiał się dostać na płaskowyż. A to są podziemne schronienia. Płaskowyż, czyli najpierw bym chciał to, bo tu jest sekret. Tylko ta skrzynia w jakim jest miejscu? Dobra, zejdziemy sobie tu. Najlepiej windą, wiecie co? Żeby się nie zaczaś. To po prostu będzie jakiś odcinek następny, czyli 26, tak to zrobimy. Żeby była pełna seryjka. Jak tam dostać się do tych krecików, nie? Oni byli gdzieś tu. I to już jest to schronienie. Okej, tu zobaczcie, że jest jeszcze w ogóle jedno przejście. Masakra. Ale szczerze to nie wiem, jak tam przejść po tamtą. Bo to mi się wydaje, że to jest płaskowyż. Mi się wydaje, że to jest płaskowyż, bo to jest skrzynia, a tu jest sekret. No. Czyli najpierw sobie wejdziemy tutaj dołem. Dokładnie tu. Pyk, pyk. Czy tu znowu będzie pod wodą? What the hell? W jaki sposób ja mam tu iść? What? Nie wierzę. Tak tu trzeba iść? No dobra, no to idziemy. Coraz wyżej, nie? Dawaj, dawaj! Kurde, ale to będzie ciężko. I tam jest jakiś sekret, mówicie? Wydaje mi się, że tu na podwójnym skoku tylko to można było zrobić. Jest echo. To było Kordowy. Martwił się ciągłą wojną. Wierzył, że Jedi popełniają błąd, a to co robi jest ważniejsze od polityki. Jeden sekret. Podziemne schronienie, jeden sekret. Wydawało mi się, że jestem już, kurczę, na skraju. No to jednak nie. Ewentualnie tu. A tu są jeszcze jakieś liany, nie? Okej. Nie mam pytań. Nie mam pytań, tylko jak tam doskoczyć? Nic tam nie było. Dobra, jestem jeszcze przy okazji na płaskowyżu. Może coś tu się uda. Ale po tamten sekret musimy wrócić.
I płaskowyż. Jedna skrzynka. Może tutaj z dołu, nie? Też płaskowyż. I to też w sumie. O kurczę, to całe duże. No to powiem wam szczerze, że nie jest lekko. Tutaj. A, chyba tam muszę przejść, dobra. Tam muszę przejść. Te skrzynki są ogarnięte. No to bym musiał jakoś skoczyć, ale czy to jest wykonalne? No bo tam była skrzynia, nie? Z tamtego miejsca... Tak, tam gdzieś była skrzynia. Tutaj. Dobra, tutaj musimy sobie po prostu zejść. Ale jaja. Gra gitara? To jest do hakowania? Nie, jeszcze ty. No i mamy, tylko ten sekret mnie zastanawia, czy ja serio muszę tam doskoczyć, przecież to jest nierealne. Byłaś mały. Materiał na strój. O! Materiał na strój! Zobaczcie to, zwiadowca. I teraz tak, płaskowyż jest, 96, został mi jeden sekret, dwie skrzynki. Wielka przepaść, czyli podziemne schronienie. Siedziba pustelnika, tutaj został tutaj została jedna skrzynia i gdzie jeszcze? I leje Bogdo. No to dobra, ja jeszcze tutaj spróbuję i pójdziemy na tamte etapy. To jest do zeskanowania, nie? Zawsze znajdujesz ciekawe rzeczy. Okej, ale fajnie, że tutaj się udało. Czyli... Ewentualnie nie wiem, czy tu się zabijemy. Stąd tu nie ma powrotu. A. Jakiś tam jest. Jakiś tam mały jest. Ale eksploracja hardkorowa. No to spróbujemy. Spróbujemy jeszcze tutaj sobie wejść. Czyli od dołu.
krecik. To z ciebie wyrośnie. A, to naprawdę mnie zadziwiło. To wejście, no mega hardkorowe. I teraz, no niestety tam byśmy musieli polecieć. Ewentualnie tu i jakoś tam po ścianie, nie? Dobra, udało się, ale masakra. Ewentualnie tak. Mamy to. Najtrudniejsza znajdźka na razie jak do tej pory. 2 na 3. Tęsknił. Za padawanką. Zdecydowanie najtrudniejsza. I teraz mamy 98% już. I tu nam zostały gdzieś 2. Naleję i... Gdzieś tu jeszcze było. Siedziba pustelnika. Dobra. To powiem wam, że hardcore. Idziemy teraz w drugą część jakby. A siedziba pustelnika to jest tutaj? Nie, to jest porzucony warsztat. Siedziba pustelnika jest tutaj. I muszę przejść sobie tym warsztatem albo w tą stronę. Już to widzę, jak będziemy na dużych lokacjach to robić. To jest aż nierealne. Ale spoko, fajna zabawa. I fajnie też zdobyć sobie wszystko. Wielka przepaść. Teraz też możemy sobie wjeżdżać na przykład do góry, nie? Gdybyśmy chcieli. To jest wielka przepaść, porzucony warsztat. Siedziba pustelnika, czyli chcemy sobie przejść tutaj, tam gdzie był bosik, nie? Tam gdzie był bosik Bogdan. Tu jest na przykład jeszcze echo. Użył tego ktoś, kto chciał wejść do sanktuarium. No to będzie długi odcinek, ale dajcie znać, czy byście chcieli właśnie zobaczyć wszystko na 100%. Mam nadzieję, że tak, bo... Tutaj cisnę. Wróg! Na dole! Ale jak się dostać do... tego? A, tutaj, tak? To jest już siedziba. No to ciekawe. Tak, to jest siedziba. Jedna skrzynia, ty masz 2 poziomy, można powiedzieć, że 2 poziomy. Warto się tu rozejrzeć. Ale no, takie odcinki mogą być bardzo długie, więc... Nie wiem, czy chcecie jedną planetę na jednym, no myślę, że nie damy rady tak zawsze. To już jest równina, więc tutaj nie. Tą skrzynkę mamy. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś niżej. A też nie chcę wam robić co chwilę cięć, więc tak na spokojnie będziemy sobie eksplorować. To są leje, czyli leje też są spoko. My jesteśmy na równinie? O, jesteśmy na równinie, czyli... To jest siedziba pustelnika. Wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj to musi być.
No i zdecydowanie tu. Uhuhu, tu jest jeszcze jakiś bosik. Proszę państwa. Co widzicie? Zapłacisz za to. Zamiotę tobą. Ładnie, że dalej. To mnie zabije. Też mi się wydaje, że... Szybką serię. O nie. Teraz. Widzisz z tym. Kurde, serio? Dawno nie walczyłem już przez to. No, moim zdaniem parodia. Bardzo słabo. Skanowanie. Ale tu coś może być. Droid łowca. Zdobyto punkt umiejętności. Jesteśmy w siedzibie pustelnika. Jeszcze tutaj jest dół, tak? Nie. W sumie nie. Siedziba pustelnika. No to zobaczmy. Ale widzicie, nawet taki bosik, nie? Został. Co tam masz? Fajnie, że się cieszysz. Przyjacielu, przebadanie sfery okazało się owocne. Dobra, weźmiemy sobie turkus już. Kurde, jaki odcinek. Ale no chciałbym to Bogano w jednym zrobić, nie? Żebyście też nie czekali w nieskończoność. Co on tu ma? Tu jest jeszcze taki... Ano. Nie ma o czym gadać. Niesamowite, ile tu trzeba umiejętności zdobyć, bo... Wcześniej to nawet nie ma co tu. Nigdy w ciebie nie wątpiłem. O, skordowy jest aktywator. Wcześniej to nawet nie ma co tu przychodzić, nie? Jak nie macie wszystkiego. Ja tu byłem, co ciekawe. I została nam ostatnia skrzynia na tych lejach. Na tych lejach, więc idziemy sobie tutaj tą górą. Ale rewelacja. No, zrobię tą gierkę na stówę. Ale mam nadzieję, że będziecie chcieli też to oglądać. I że jest to w miarę strawne, chociaż myślę, że spoko, bo ta gierka i tak wymiata. I zawsze jakiegoś bossa możemy jeszcze upolować. Na przykład tego, który mnie chyba w 11 odcinku tak prześladował. Już będziecie mieli wszystkie kolorki. Mieczyków. Nowych przeciwników na tych miejscach. Jeszcze sobie właśnie wszystkie skille też odblokuję. I wtedy wam pokażę, co tu się wyprawia. Na pewno rzucanie mieczem musi być. Co tu jeszcze? Dobra, zobaczmy, jak daleko są te leje. To już jest równina. Czyli tutaj leje mają dwa poziomy. No to raczej powinno być coś tutaj. Góra jest oczyszczona, co?
To już nie należy do Leju. Chociaż należy. To też może być pod spodem tego. No na przykład może być to tutaj. Dobra, ale pójdziemy. Pójdziemy najpierw sobie w to miejsce. Hej, Bidi, idziemy. Po prostu tu. A, to była walka. To była walka z Bogdanem, nie? A. Można gdzieś tu pływać na przykład? Ostatnia skrzynka na Bogano. Szczerze mówiąc, też są leje, nie? Ewentualnie tam. Albo tutaj jeszcze coś jest. Ale to już jest równina. To ewentualnie tam jeszcze. No tutaj już się nie da przejść, nie? Tu się nie da przejść. Ewentualnie tam, gdzie była zagadka. No zobaczymy. Albo jakiś dół. No, na przykład tutaj. O, tutaj coś jest do góry. Trzeba jakoś przeciążyć. To jest piłka, nie? Wydaje mi się, że z tamtej strony bym musiał przejść. Dobra. Będzie fajnie. A mówili, że super gra. Dobra, tu się trzeba dostać. Lepiej się pośpiesz. Chodź, mały. Powiem wam, że to było coś. To było coś. Malowanie modliszki. Dobra. Weźmiemy sobie to nowe. I to tyle, co? Skanowanie jeszcze. Przyjacielu, znalazłem ciekawy artefakt. Żydna sfera. No, znalazłeś. Bogano zbadano 16 na 16. Wszystko jest. No to super, możemy stąd uciekać. Cała planeta odkryta. Ja już wracam na modliszkę i widzimy się na Zefo. Nie wiem, czy tutaj zrobię te cięcia, czy nie, to zobaczymy. Dajcie też znać, jakbyście chcieli to widzieć, czy ciągiem, czy tak po prostu od znajdźki do znajdźki. Damy radę i myślę, że ciekawa zabawa, na pewno wymagająca czasami. I też no na pewno musicie mieć wszystkie umiejętności, to nie ulega żadnej wątpliwości. Więc tyle z pierwszej planety Bogano. Wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie łapę, jeśli wam się podobało i chcecie więcej Fallen Order. I do zobaczenia następnym razem. Niech moc będzie z wami.